No dobra, po tej małej przerwie możemy sobie rozpocząć od nowa jako część drugą. Przy czym teraz tak. Tu, moi drodzy, robimy przegląd sytuacji jakimś szybkim przebiegiem aż do tamtego miejsca, żeby wiedzieć, co nas może czekać. Pusto, 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 pusto. Dobra. Czyli teraz tak. Nasi panowie usadzą się po pierwsze. Jeden tam. To jest Józek. Widzę jakoś słabość do Chińczyków. Józek. Teraz tak. Ty skorzystaj z okazji i przeładuj sobie broń. Ty zasadź się na jakąś wartę. A ty, kochanieńki, podbiegnij tutaj, bo nie jest wykluczone, że będziemy używali twojego sprzętu. Dobra. I teraz tak. Ty, mój drogi, sympatyczny przyjacielu. Przyjaciółko, bo to może jest facetka. Skarpetka, tutaj musimy zrobić cacy. No więc powiedz mi, czy tutaj jest czysto. Tu jest czysto. Słyszę głosy. Moi drodzy. No to dobra, czyli jednak ta nasza akcja się będzie rozwijała trochę dłużej. Więc tak, po pierwsze, moi drodzy, co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Może by tak spróbować, kochani, zatłuc tego sektoida. Wiecie co? Nie jest to zły pomysł. Stracimy trochę sprzętu. Teraz tak, możemy zepsuć niestety jakiś komputer, a szkoda by go było, ale trudno. Zepsujemy taki... O, właśnie, jak mi miło. Jak mi miło. Cieszy mnie to niezmiernie. Teraz tak. Tamten jest trochę już osłabiony. Więc my będziemy se spokojnie go mogli tutaj przebadać. Nic mi nie zrobić, bo mam szybki refleks. Prawda? No widzisz. Będziesz próbował, ale i tak ci się nie uda. To jest fajna sprawa. Ten ogień osłonowy też, no ale niestety kłóci mi się z inną możliwością. Teraz tak. Zrobimy sobie tu. Nie mamy miejsca, gdzie by tu się po prostu można było dobrze schronić. Ale dobra, wiecie co? Dobra, schowamy się tu. Musimy być schowani. Tamten ufiak siedzi tam. Józek, ty se zrób tutaj jakąś osłonę. Tam z tego miejsca nie powinien cię widzieć. Tutaj koleżanka mrożonka będzie pilnowała. Durant, słuchaj, no dobra, miałem pilnować już mostka, ale w takim razie najprawdopodobniej ten nasz sympatyczny mechuś przyjdzie tutaj, więc my sobie na razie zrobimy tylko przeładowanie i zobaczymy, co będzie się działo dalej. A, przyszedł, no proszę, cześć mały. I co teraz? O, kochani, ja tu słyszę jeszcze florki. Mam nadzieję, że to są zwykłe florki, więc teraz tak, zrobimy sobie tak. Po pierwsze, mamy dwie rakiety, więc za pomocą tej jednej rakiety zrobimy z tego gościa... Do widzenia. ...małego szaszłyka. Jak już będziemy to mieli, to... Dobrze. Liczyłem na to, moi drodzy, że jednak dobijać będzie ten zawodnik. No ale było, nie było, no zmieniło się, co zrobić. Taki pech, niesprawiedliwość jakaś. Dobra. I co teraz? Teraz, kochani, nie ma co się wychylać. Ty sobie schowaj się tutaj. Biegnę! Liczyłem na trochę inne rozwiązanie, no ale nie wyszło. Ty się tutaj... Gdzieś jeszcze są florki. Florkom trzeba powiedzieć zdecydowanie nie. Co tu będzie? Dobra, ty się nie ruszaj. Wobec tego... Słyszycie to? O, kochani. To jest coś, na co jest warto zapolować. Dlatego, że duże floatery posiadają, moi drodzy, pewne warte złapania umiejętności, ale żeby je, kurczę, złapać, a jak widzicie, mniej więcej po wbiciu jakiejś tam kolejnej
ekipy. Uaktywnia się kolejna trójka, prawdopodobnie ich chodzą po dwie sztuki. To tak, ty sobie tutaj zrób na razie spokój. Ty sobie zrób wartę. Ty, kochanienki, tak, spróbuj ich wypatrzeć. Tu jest takie dobre miejsce, z którego ciebie nie widać, ale ty widzisz. No dobra. Co dalej? Oddajmy ruch i zobaczymy, czy mamy jakieś szanse. Tak, tak liczyłem na to, że gnojki przyjdą tu. Tylko niestety się z lekka przeliczyłem. A nie, nie do końca. Emilka spróbuje zasadzić strzał w główkę temu, który ją wystawił. Na drugi raz niech wie, że się nie wystawia. Dobra. Jeden jest napoczęty. Dobra. Teraz tak, ty zrób wartę. Ty nic nie rób. Ty sobie kucnij. Ty nic nie rób. Ty sobie kucnij, żeby cię tutaj nie wypaczył skubany. A ty, mój drogi, odbiegnij kawałek. Taki trochę mały, ale... bo to nigdy nie wiadomo. Ja potrzebuję, moi drodzy, go złapać. Ale on jest w ogóle nienaruszony. No dobra. Ty se kucnij, bo będziesz mnie się pytał bez przerwy, co robić. Dobra, co dalej? Dobra. Jest pewien problem. Moi drodzy, bo on zawiśnie w powietrzu. Co by tu zrobić? Jak go chcieć złapać? Wiecie co? Mam pewnego pomysłu. Pytanie takie. Ty nie masz granatu. Na pewno warto zapisać grę. Żeby złapać delikwenta, trzeba mu zadać. Jeżeli mu zdejmę 5, czy ty jesteś w stanie do niego dobiec? Bo ty jesteś w stanie go złapać, wiem o tym. Teraz tak, ty go widzisz. Ale pewnie go zabijesz. Ty też nie masz granatu, co mnie bardzo martwi. Ty nie wiem, czy potrafisz tu wskoczyć. Wskoczyć potrafisz. Dobra. Robimy próbę. Po pierwsze, jest duża szansa, że zasadzimy mu, moi drodzy, strzał obezwładniający. Za ile? Za 2? Za 1 tylko. Ale wiecie co? To nie jest dobry, zły pomysł. Teraz należy wskoczyć tym zawodnikiem do góry. Masz granat? Masz. Ten granat... No dlaczego nie wskoczysz? Ach, bo to prawa myszczywa musi być użyta. Dobra. Dobra. Teraz kolega dostanie z granata. Granat. I jego cudowne działanie. Widzicie co? W ten sposób będziemy mieli karabin plazmowy. Ła, ale bolało. No nie? Ty to się nie liczysz. Teraz tak. Potrzebuję ciebie. I teraz tak. Znając... Dobra, musimy zaryzykować. Biegniemy do gościa. I sadzimy mu ogłuszacza. Mamy 90%. O cholera. No ogłuszanie jest skuteczne, no co sobie myślisz? No dobra, trzeba go zabić. Tak było blisko. Bo on by rzucił we mnie granatem, nie będziemy się wygłupiać. Zadanie wykonane. No dobra, czyli teraz tak, wracamy z misji.
którą, moi drodzy, potraktowaliśmy jako takiego po prostu dostarczyciela kasy, bo za chwilę sprzedamy rzeczy, które są zepsute i inne takie, a my tu powinniśmy posiadać parę rzeczy niezbędnych. Zobaczymy. Kolejny dzień, kolejna udana misja. Anetka niestety nikogo nie namawiała, nie mogła się podkręcić. No i teraz tak, możemy sobie zrobić sekcję zwłok, za chwilę to zrobimy. I teraz tak, co tu są? Zwłoki sektoida, dowódcy sektoidów, to możemy go sprzedać. Zwłoki szybowca, fajnie. Dwa zwłoki ciężkiego szybowca. Zwłoki mutona, lirium. 35 meldu. Moi drodzy, żebym nie zatłukł tego jednego mechtoida, to bym miał więcej tego meldu, bo ten jeden mechtoid no, powinien zginąć od strzału, a nie od takiego, no ale wyszło jak wyszło. Hibernacyjna, coś są zepsute, 6 uszkodzonych, 3 uszkodzone, są w ogóle jakieś, dobra, jeden komputer, dobra, rdzeń mechtoida dalej, wypadł. Co my tu mamy? Od razu wskakujemy sobie w takie szybkie te kredytów, mamy sporo. Tak, moi drodzy, szybko zapisujemy grę, bo nigdy nie wiadomo, co wyjdzie na koniec. Tak, jakiś tam komputer wymyśli takie przy 90% skuteczności, nie ogłuszył gościa, który nie posiadał żadnej osłony. No jak tak można? W ogóle chamstwo. Sprzedamy może iść na szary rynek. Po pierwsze, truposze są do... Wiecie co, a może nie róbmy tak, i tak nie mamy czego kupować, przynajmniej na razie. Co oni chcą? Zwłoki chrysalidów, nie dostaniecie ich. Natomiast my możemy jeszcze tak, w dziale technicznym, wiecie, dlatego nie możemy produkować tutaj więcej, bo byśmy musieli tego kruka stąd zabrać. No i to jest trochę niefajnie, możemy budować tylko Firestormy w tej bazie, czyli... Po wybudowaniu tych trzech Firestormów natychmiast je transferujemy, natychmiast włączamy następną. No i budujemy kolejne trzy, co oznacza, że będziemy mieli już w każdej bazie. Dobrze, Azja, Ameryka, Afryka, Ameryka Południowa, Europa, Afryka, prawda? Tutaj ten się za 7 dni naprawia, potrzebujemy, dobra, jakoś przetrwamy. Mam cichą nadzieję, badania. Badania? Na chwilę robimy zmianę projektu badawczego. Wyłączamy się na sekcję zwłok, a mogliśmy mieć i sekcję, te, nie sekcję, tylko... Ciężki szybowiec to kolejna odmiana zidentyfikowanego wcześniej okazu. Jak widać, obcy wprowadzili znaczące modyfikacje pancerza oraz systemów uzbrojenia i zlikwidowali część słabych punktów. To niezwykle niebezpieczny przeciwnik. Tak... No to dobra. Zaawansowana naprawa w odlewni, ale to jeszcze nie dla nas. Czyli tak, lot byśmy mieli dopiero po przesłuchaniu tego szybowca. Możemy skrócić czas naprawy, no ale to trzeba zrobić. Ten projekt trochę za dużo kosztuje. Teraz tak, plazmówka, działko plazmowe, pancerz widło i działko M. Po pierwsze plazmówkę dokończmy, bo ona tutaj się niedługo nam skończy. Dla zainteresowanych. Dobra, jest plazmówka. Taka informacja, że kupiłem sobie X-Coma 2 w tej chwili i ściągnąłem też Long War'a, modyfikację do Witchina, tylko że on niestety jest po angielsku, jak to Long War. No i zobaczymy, nie wiem, trzeba się będzie na coś przestawić, ale najpierw, moi drodzy, chciałem tu właśnie pokazać parę sytuacji, które no, będą niezbędne. Teraz tak, potrzebne mi jest działko, 12 dni to jest za długo, widmo, 15 stopów Elirium, to trzeba zrobić. Widma są potrzebne, wtedy będziemy mogli już sobie szaleć zupełnie. Pancerz widmo niech idzie. A my teraz tak możemy budować, mamy kupę kasiory, ale nie to. To znaczy tutaj też zajrzymy, produkuj przedmioty. Nareszcie moja snajperka laserowa, ulubiona broń. Snajperska plazmówka, ale boli. 250, 500 trzeba wydać na dwie sztuki. Słuchajcie, tu się nie ma co oglądać, bo to jest świetna broń. Świetna broń nawet na tym poziomie zaawansowanym. Ona zabija jednym strzałem florka zaawansowanego, więc to jest coś. Mutona potrafi zdjąć prawie że do zera, tego elitarnego. Więc mamy już dwie snajperki, idziemy wyposażyć moich zwierzaków w te snajperki. Teraz tak, kto to będzie? Tak, Emilka. Emilka będzie posiadała taką fajną snajperkę, bo ona jest grzeczna i ładnie strzela. I do tego będzie... Gdzie ta nasza Durant jest? Durandzi, gdzieś... O co tak daleko jesteś, moje ty celne? Ty musisz być celna, więc musisz mieć dobry karabin. Masz.
i z twoją celnością od razu się zrobiła celność 90, a proszę zwrócić uwagę, też 90. No tak, ale obrażeń na pewno jest wtedy mniej. Tak, tego się nie da. Dobra, ty zostajesz z tym. Szkielet, widma kosztują też, kochani, bardzo drogo, więc na razie się trzeba zastanowić. Zobaczcie, zostało nam 702 kasy. Tu się liczymy z tym, że po pierwsze zapiszemy to. Zapiszemy, bo nam się udało przetrwać do jakiejś tam w miarę sympatycznej strefy. No i teraz trzeba podjąć jakieś ryzyko. Pytanie. Zestrzeliliśmy gości. Zaatakują czy nie zaatakują? Modyfikacja genetyczna. Kto się tam robi? Wejdź do laboratorium. Za 22 godziny. Aha, te dwa mluśki. Te dwa mluśki się robią, przy czym czy kim oni są? Tak, ten jest na testach psionicznych za 8 dni. Żołnierz wsparcia i szturmowiec, ale żołnierz wsparcia nie wiem, czy będzie miał. Dobra, to pójdziemy. Dobra, puścimy szybciutko. Na razie jeszcze może zerknijmy, czy można by coś wybudować. Mamy 83 mocy. Dobra, na jakiś czas. Ile kosztuje węzeł satelitarny? To jest wszystko w przód. 250. No można by go już zrobić. Zmarnujemy sobie dwa komputery pokładowe, które są nam potrzebne do budowy statków. Idź na szary rynek. Komputer pokładowy. Mamy ich 9. By zostało 7. No na dwa schodzą, na jednego Firestorma. Może się lepiej nie wychylać. Chociaż z kolei ta baza tak trochę kusi. Ten węzeł satelitarny. Dobra, wiecie co? Może się zdarzyć tak, że nas głupi egzolty zaatakują. Nie pamiętam już tak, jak z tajnymi operacjami było. Te tajne operacje. Teraz skan zwiadowczy jest za 100. Więc tak, może być w takiej sytuacji, tak, jeżeli nas zaatakują, że zeżrą nam pieniądze. I to, moi drodzy, mamy kasy sporo, 702 zł. Może ją jednak wydamy. Dobra, w dziale technicznym budujemy instalację. Po pierwsze tak. Ten przekaźnik satelitarny, tu by się nadawał jeszcze jeden jakiś generator, ale my go tutaj sobie poradzimy inaczej. Czy tutaj jest... Tak, tu jest termik. Ten nam jest niepotrzebny. Dobra, tutaj zrobimy sobie węzełka satelitarnego. Węzełek satelitarny. Dobra. Rozpocznij budowę. Mamy już go za 21 dni, a mamy datę jaką? Data jest 7 sierpnia, czyli jeszcze w tym się weźmie i pojawi. Dobra, teraz tak, jeszcze jedna rzecz, jakiś geotermik, by się przydało go tutaj postawić. Buduj instalację w geotermiku. Generator, czekajcie chwilę, moment. Elerium kosztuje 275, a gdzie jest termik? 200. Dwie stówy i wiecie, no dwie stówy to teraz tak, 20% mocy lub 30 mocy. Więc gdybyśmy postawili taki generator Elirium, dwa źródła zasilania nam polecą, w miejscu takiego zwierzaka, który daje nam, ile daje nam zwykły generator termiczny? Zwykły generator termiczny daje nam, tu chcę wybudować, zwykły generator termiczny, nie termiczny, zwykły generator ja chcę. Nie ma go? No wypchaj się. Dobra, to wybuduj go tu. Generator zasilania 60, daje 6 mocy i 2 za sąsiedztwo, powrót. Czyli moi drodzy, jeżeli my zdejmiemy ten generator termiczny stąd, to stracimy 6,2 za tego plusa, to jest 8 mocy. 8 mocy to zrobi się 102. To, moi drodzy, myślę, że po pierwsze tak, rezygnujemy z tego termika, a nie, to jest termiczny. A widzicie, jak skasujemy termicznego, to nie kasujemy. Jak skasujemy tego, to stracimy 10 punktów. Ale w to miejsce możemy wbudować Elirium. Tak? Dlaczego nie mogę go skasować?
A widzicie, ujemny bijan zasilania, bo to się też liczy. Ajajajajaj, no widzicie, nic się nie da zrobić. Trzeba wybudować najpierw termika, wydać na niego te 200. To takie trochę bez sensu. Widzicie co, nie będziemy w to inwestować. No ale skoro lubimy w coś inwestować, to moi drodzy, zrobimy tak. Tu jest laboratorium genetyczne. A laboratorium genetyczne lubi się z laboratorium zwykłym. Zaraz zobaczymy, czy to rzeczywiście tak jest. Ale tego już nie doczytamy. Zwykłe laboratorium. Dobrze, premia za sąsiedztwo. Dobra, rozpoczniemy sobie budowę. Za 10 dni powinniście mieć to laboratorium. 94, 110. Mamy jeszcze trochę kasy? Mamy. No to my jedziemy i zobaczymy, co dalej. Dowódco, mamy połączenie. Proszę zgadnąć. O nie, kochani, to będzie po prostu misja, na którą ja muszę po prostu polecieć jeszcze raz. Specjalnie, to jest wioska wielorybów i to muszę pokazać. Chociaż wiecie co? Dobra, a co mi tam? Jestem w stanie to zrobić. Moi drodzy, teraz tak, powinienem dysponować przynajmniej jednym. Jeżeli taka sytuacja wyszła, to zrobimy to, tylko tutaj najpierw przezbroimy całą tą ekipę. Bo teraz tak, naraz wyszkolimy kogoś. Słuchaj, Józek, musimy zobaczyć, kogo ja mam posłać. Józek jest niezły, Zang jest niezły, Major Durant, ty jesteś niezła, Major Anderson, tu... Tu bym chciał jednak wysłać jakiś ludzi do szkolenia i najlepiej by było właśnie wysłać do szkolenia kogoś, kto jest na końcówce grenadiera. Czyli na przykład brakuje mu jednego, jest majorem, grenadierem albo czymś takim. Zobaczymy. No niestety nie mamy takich. Jest żołnierz wsparcia, szturmowiec i snajper. To wszystko musi poczekać. Tu szturmowcy nie będą działali. Polecimy. Słuchajcie, dobra. Teraz tak. Ponieważ lubimy Józka, wszyscy lubią Józka, to teraz pokażemy Józka w nieco innej odsłonie. Założymy morchanioła. Józek, jesteś mi potrzebny w tym stroju. Teraz tak, blaster ci się przyda. Do tego etapu chyba nikogo więcej w takim stanie nie potrzebujemy, ale jeszcze damy sobie, moi drodzy, gdzie jest Anetka? Anetce też damy, moi drodzy, latawca. Jest Archanioł. Dobra. Moi drodzy, wiecie co? Ta misja jest praktycznie powtarzalna. Więc nie ma co się tutaj oglądać. Po prostu lecimy na nią i próbujemy ją wylądować, co zajdzie nam kawałek gry. I rozpoczniemy kolejną misję. Więc to jest ta wielorybia wioska chryzalidów. Zmniejszą nam trochę panikę. Przydałoby się to troszeczkę lepiej. Czekamy na postępy. Mielibyśmy, moi drodzy, na przykład trochę kasy, może by jakiś naukowiec albo grenadier wpadł. Taylorka, wyborowa. Ty będziesz stała na pewno na dachu. Ty będziesz latać w powietrzu. Tutaj, na tej misji, nie łapie się żadnych zwierzaków. Więc bierz se granat obcych. Tutaj mamy dwie skarpety. Durant z dobrym celownikiem. Zang też z dobrym celownikiem. Ale nie będziesz niestety używał tutaj go. Dobra, jedziemy. O wszystkim dowiecie się za chwilę na Nowej Fundlandii, czyli to jest kawał drogi od naszej bazy. Uderzenia W1, przygotujcie się do lądowania. Tym razem przeprowadzimy operację w Kanadzie. No i nic nie mówicie? No dobra, w wiosce rybackiej nie ma śladów życia. Nie wiadomo, co zrobili obcy. Nie znamy też rodzaju ani poziomu przeciwnika. No ale jak ktoś grał, to wie. Całe stada chryzalidów i zombiaków tam będą. Więc możemy się rozejrzeć. No i dobra. Zaczniecie coś gadać, czy muszę coś zrobić? No chyba nie zaczną. Tak? Dowódco. Polecono nam sprawdzić niecodzienną aktywność w pobliżu pewnej wioski rybackiej na Nowej Fundlandii. Przedstawiciele miejscowych władz zareagowali na sygnał Mayday, ale niestety utracono kontakt zarówno ze statkiem, wsią,
jak również zespołem ratunkowym. Uderzeniowy jeden musi zabezpieczyć ten teren. Może dowiemy się, co się tu stało. No to dobra. To na tym etapie, moi drodzy, robimy sobie przerwę w nagrywaniu.